Witam się z Wami serdecznie u mnie w kuchni w ten upalny dzień. Dzisiaj sobie zrobimy ogórki, pikle z ogórków z papryką. Tym razem będą to ogórki u mnie szklarniowe, ale oczywiście jak ktoś nie ma, to może zwykłych takich, troszeczkę większych ogórków użyć. Ogórki będę właśnie w paski kroić, tak samo paprykę. Przygotowałam sobie już wszystkie składniki do zagotowania, zalewy. Już Wam mówię, co potrzebujemy na zalewę i okaże się potem, na ile słoików tej zalewy starczy. Na zalewę dałam 2 litry zimnej wody, pół litra octu, szklankę cukru, kopiastą łyżkę soli do przetworów i jedno opakowanie przyprawy kebab gyros, klasyczna. Już Wam mówię, ile tu się znajduje, 30 gram. I to wszystko trzeba zagotować i zostawić, żeby ostygło. Do słoików będę dawać. Tutaj mam 4 słoiki umyte i naszykowane. Ząbek sosku, troszeczkę gorczycy, kilka ziaren pieprzu, listek laurowy i będę dawać ze 2 plastry cebuli. Cebulę będę dawała czerwoną, 2-3 plastry na dno. Jak nie macie czerwonej, oczywiście nic się nie stanie, jak dacie zwykłą. Przyniosłam sobie, widzicie, jeszcze czosnek, bo myślę, że te 3-4 słoiki, które naszykowałam, to na pewno będzie za mało. Słoiki mi się aktualnie myją, także pewnie jeszcze zrobię 4, czyli w sumie 6 słoików. Mam nadzieję, że tej zalewy starczy. Zalewa wędruje na gaz do zagotowania, bo ona ma przestygnąć. Może być lekko ciepła, ale musi być przestygnięta. Już Wam pokazuję, jak mniej więcej trzeba pokroić. Paprykę oczywiście wydrężamy z miast nasiennych, kroimy w paski. I ogórka na pół i również w te paseczki. I teraz będę naprzemiennie układała do słoików i tak będę postępować, aż wyczerpię te ogórki. Nie wiem, ile tu tych ogórków, ze 3 kg. 3-4 papryki, jeszcze mam 2, jak trzeba będzie, tak żeby fajnie było kolorowo. Cebulkę sobie już tu dałam, także zechcę zrobić ze 6 słoików. Mam nadzieję, że zalewy starczy, chyba że zalewy zostanie, to jeszcze będę dorabiać i trzeba będzie potem posteryzować 15 minut. Już Wam, moi drodzy, pokazuję, ile mi wyszło. W sumie powiem Wam tak, że jeden ogórek szklarniowy można powiedzieć na jeden taki litrowy słoik. Wyglądają bardzo ładnie. Zalewa już mi troszeczkę przestygła. Będę zalewała i pasteryzowała 15 minut od momentu zagotowania się na wolnym ogniu. Oczywiście, jak mówiłam wcześniej, jeżeli ktoś nie ma ogórków szklarniowych, może normalne ogórki gruntowe wykorzystać do tego przepisu, jeżeli nie ma pomysłów na zrobienie ogórków. Ja ogórki gruntowe również dzisiaj przyniosłam. Myślę, że jutro będę dla Was nagrywać właśnie przepis z ogórkami gruntowymi. Jeszcze mi został jeden przepis z cukinią, także obserwujcie. Myślę, że na dniach będę starała się, żeby te filmy się pojawiły, bo sezon właśnie na przetwory jest w pełni. Trochę towaru przyniosłam i trzeba go po prostu przerobić. Część ogórków sobie zostawiłam oczywiście na mizerię. Niby mówią teoretycznie, że się nie robi ogórków szklarniowych. Nie wiem, jak sklepowe, jakie one mają opryski, ale swoje ogóreczki śmiało. Jak ktoś ma dużo szklarniowych ogórków, można sobie takie zrobić. Pikle z papryką, z cebulką, w zalewie kebab gyros. Mam nadzieję, że tej zalewy mi tu starczy. Wyszło mi w sumie 6 słoików, czyli pasteryzacja na 2 razy po 3 pewnie słoiki. 4 wchodzi do garnka, ale będę na 2 garnki po 3 słoiki pasteryzować, gdzieś dotąd wody.
Nalewam oczywiście szmatkę pod spód. Niektórzy pasteryzują w piekarniku, ja robię na mokro. Potem albo zostawiamy w garnku, żeby one całkowicie ostygły, albo wyciągam i odwracam do góry dnem. Także zalewam i widzimy się, jak już będę miała przygotowane do pasteryzacji. No i mam już ogórki zalane zalewą. Było 6 słoików, jeden słoik jeszcze dorobiłam z gruntowych ogórków, bo dużo mi się tej zalewy zostało, czyli w sumie 7. Zalewy się zostało taką troszeczkę, ale już chyba nie będę dorabiać. Mogłabym pół litrowy słoik dorobić, zobaczę. Także na 7 takich słoików 0,9 spokojnie zalewy wystarczyło. Może jeszcze taki pół litrowy tutaj dorobię. Mamy w sumie ogórki, paprykę, to może dorobię, szkoda tej zalewy. I pasteryzacja na mokro. Dotąd będę nalewała wodę i 15 minut od momentu zagotowania się wody. Prezentują się po zalaniu zalewą w ten sposób. Wiadomo, że po pasteryzacji troszeczkę zmienią swoją barwę. Także ja się zabieram za pasteryzowanie. No jednak dorobiłam do tej zalewy takim jeszcze pół litrowy słoiczek ogórków. Miałam materiał, więc dorobiłam. Szkoda tej zalewy akurat, a w sam raz by starczyło. Tu mam 3 duże i ten jeden mniejszy. Pierwsze 4 nastawiłam do pasteryzacji. Myślę, że z pasteryzacją każdy sobie już poradzi. Pierwsze się spasteryzują i potem nastawię kolejne 4. Mimo upałów dałam radę. Tutaj już tak pokroiłam, ułożyłam chaotycznie, ale paprykę miałam, ogórki miałam jeszcze gruntowe, wzięłam 2 ogóreczki, pokroiłam w takie mniejsze, też tak można, niekoniecznie muszą być takie długie, na pewno będzie to pyszny dodatek poza sezonem do dań obiadowych. Także kochani, no chyba na tyle, będę się żegnać, bo tu już nie ma co przedłużać. Z pasteryzacją każdy myślę, że sobie poradzi, kto robi przetwory. Także do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa! W sumie Wam pokażę pierwsze 4 słoiki ogóreczków zapasteryzowane. Nastawione zostały 2. Odwróciłam je do góry dnem, jednego celowo odwróciłam, żeby Wam pokazać, jak wygląda po pasteryzacji. Zaraz go z powrotem odwrócę.